Krajobraz gospodarczy świecia wyznaczają zakłady celulozy i papieru, Central Soja Roll Pol Holding, spółdzielnia mleczarska, zakłady zbożowe, Sugar Pol, przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów, Beloit Fast Service, Mekro, Krems, Bart, Premier. To one dają zatrudnienie około 6 tysiącom mieszkańców świecia i okolic. Ponadto w świecie działa blisko 2000 mniejszych podmiotów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju gminy i jej mieszkańców. Dodatkowych atutów przysparzają miastu takie przedsięwzięcia jak oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniania wody, wodociągowanie wsi, budowa obwodnicy. Przyciąga to inwestorów i kapitał zagraniczny. Zakłady celulozy i papieru cieszące się od lat dobrą opinią, teraz dzięki inwestycjom zagranicznym unowocześniają technologię i podbijają rynki światowe. Celuloza to największy w kraju producent wyrobów celulozowo-papierniczych, uznany na świecie. Celuloza zaopatruje przemysł cementowy, cukierniczy i rolno-spożywczy. Wyroby są eksportowane do Włoch, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Od 1995 roku celuloza posiada certyfikat ISO 9002. Inwestor strategiczny Framondi w umowie zobowiązał się do zainwestowania 175 milionów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Inwestycje będą związane z podnoszeniem jakości produkowanych wyrobów i ochroną środowiska. Ciągłe inwestycje w ekologię, sprawne zarządzanie i najwyższa jakość wyrobów to wizytówka firmy. Innym przykładem inwestycji zagranicznych jest Central Soja Roll Pol Holding. Jest to największy w kraju producent pasz dla zwierząt hodowlanych. W produkcji koncentratów i mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków i rodzajów zwierząt hodowlanych stosuje się sprawdzone technologie amerykańskie i holenderskie. Rozwinięty system finansowy, handel, usługi to elementy dynamicznie rozwijającej się w gminie gospodarki. W takich warunkach radzą sobie rodzime firmy z wieloletnią tradycją. Do nich należy spółdzielnia mleczarska. Produkowane przez nią śmietana, masło, jogurty i twarogi cieszą się od lat uznaniem i zaspokajają lokalny rynek. Wieloletnia obecność na rynku i doskonałe walory smakowe świeckich produktów mleczarskich zapewniają przywiązanie konsumentów i zbyt na mleko produkowane przez hodowców bydła z okolic świecia. Z okolicznymi rolnikami współpracują również zakłady zbożowo-młynarskie. Tam, gdzie rozwija się biznes, tam kwitnie sport. Dzięki samorządowi i sponsorom osiągnięcia sportowe notują juniorzy zapaśnicy w stylu wolnym, którzy z mistrzostw Europy i świata wracają z medalami, a także bokserzy i wiele obiecująca sekcja siatkówki dziewcząt. Prawdziwą sławę sobie, sponsorowi, czyli celulozie, i rodzinnemu miastu przyniósł Miłosz Grajewski, mistrz świata w cyklotriadu. Z Japonii przywiózł złoto, które przypomina wszystkim, że na młodzież i sport warto postawić. Świecie ma warunki do uprawiania sportu nie tylko wyczynowego. Sale gimnastyczne, boiska, korty tenisowe i tę krytą pływalnię otwartą dla mieszkańców i turystów. Zmęczeni gwarnymi ośrodkami turystycznymi, coraz częściej zaglądamy w zaciszne, urocze zakątki, szukając
prawdziwego kontaktu z naturą. Gospodarze z okolic świecia chętnie przyjmują gości na wakacje. Baza hotelowa, atrakcje turystyczne, możliwość obcowania z pięknem przyrody – to wszystko przyciąga turystów i organizatorów dużych imprez kulturalnych. Nocne śpiewania na zamku to coroczne spotkania z piosenką turystyczną. Festiwal Orkiestr Dętych to z kolei impreza dla amatorów głośniejszej muzyki i znawców pięknych, długich nóg mażoretek. Zespoły z Polski, Niemiec, Holandii, Czech i Litwy na ulicach świecia prezentują swój kunszt muzyczny i paradny. Również świecie ma w tych dniach swoją godną reprezentację. Orkiestra Dęta Świeckiej Celulozy kierowana przez Edwarda Świtlika każdorazowo podbija serca słuchaczy. Przy obwodnicy, blisko centrum miasta, powstaje osiedle 800-lecia Świecia. Na terenach przeznaczonych wyłącznie na budownictwo jednorodzinne, z dobrą infrastrukturą, swoje domki z marzeń wybuduje 260 rodzin. To osiedle jest szansą dla nowych mieszkańców Świecia, którzy swoje plany życiowe związali z tym miastem. Biznes, sport, kultura to dziedziny przenikające codzienne życie grodu ze świecą i księżycami w herbie. 10 szkół podstawowych w mieście i gminie, 3 licea ogólnokształcące, liceum menedżerskie oraz zespół szkół zawodowych, w którym młodzież zdobywa wykształcenie zawodowe oraz wykształcenie średnie w następujących kierunkach: technik ekonomista, technik mechanik i technik handlowiec. Tutaj uczą się historii i współczesności młodzi mieszkańcy świecia. Zdobywają wiedzę solidną. Pójdą z nią w świat lub zostaną tutaj nad Wdą i Wisłą.